Andrzej Łukowski, dzień dobry, witam. Jak zwykle o tej porze pora na spotkanie z gościem, a dzisiaj to może być niespodzianka. Gościem Radia 5 dobrze Państwu znany nasz redakcyjny kolega Szymon Kozicz, prowadzący także portal Dawna Suwalszczyzna. Dzień dobry, Szymku. Witam. Dzień dobry. W sam raz taka rozmowa po święcie niepodległości. Wczoraj świętowaliśmy, a portal Dawna Suwalszczyzna przywiązany jest do tak zwanej małej ojczyzny, prawda? Przede wszystkim Suwałki i najbliższa okolica. Chcemy dzisiaj porozmawiać o takiej akcji, w którą włączył się portal Dawna Suwalszczyzna, a mianowicie akcja Suwałki na starej fotografii. O tej akcji mówiliśmy wielokrotnie. Od pewnego czasu w gazecie współczesnej mogą Państwo znaleźć bardzo atrakcyjne chyba zdjęcia starych Suwałk. Ciężkie do zdobycia w ten sposób, może powiedzmy, i rzadkie do zakupu, do znalezienia, do obejrzenia. I Tomek Wiśniewski, który zaproponował pierwszą serię pocztówek do Gazety Współczesnej, i ja staraliśmy się wybrać takie pocztówki, których raczej na aukcjach internetowych się nie zobaczy, się nie kupi. No i ciężko je również znaleźć, szczerze powiedziawszy, w jakichś wydawnictwach, które już zostały wydane na temat Suwałk, Suwalszczyzny i historii tego regionu. Zainteresowani pewnie mają już te pocztówki w domu, a ci, którzy tych pocztówek jeszcze nie widzieli, pewnie są ciekawi, co jest na tych pocztówkach. Stare Suwałki, co na tych zdjęciach? Stare Suwałki, starzy mieszkańcy Suwałk, no może nie, wówczas nie starzy, ale teraz z perspektywy czasu musieliby mieć po jakieś 100-120 lat pewnie. Stare szyldy, stare samochody, stare drzewa, zupełnie inny park, taki sam dworzec suwalski PKP, ale no z inną obsadą pasażerów. Są na tych zdjęciach Prusacy, są na tych zdjęciach żołnierze Wehrmachtu. Są budynki, które do dzisiaj stoją, ale zupełnie inną funkcję pełnią, inaczej wyglądają. Zupełnie zmieniły się, nie wiem, drzewa, zmieniły się ulice, nie mamy już bruku, nie mamy kostek brukowych, nie mamy asfalt, zmieniła się organizacja ruchu. Na jednej z pocztówek widzimy pierwsze elo w Suwałkach, na którym widać jeszcze szyld Szkoła Brzostowskiego, Technikum Brzostowskiego. No i ciekawy autobus do Warszawy, z Kowna do Warszawy przez Suwałki można było jechać. Dosyć ciekawa forma prezentacji tych zdjęć na łamach gazety, bo gazeta prezentowała nie tylko te fotografie sprzed lat, ale obok także można było zobaczyć współczesne fotografie tych samych miejsc. No i widać, jak to się wszystko zmieniało. Tak naprawdę te pocztówki mają po mniej więcej 90-100 lat. Te zdjęcia uchwycone w kadrze przez często nieznanych fotografów, nieznanych artystów, fotografów, bo tak trzeba chyba o nich powiedzieć. No i pokazują, że przez te kilkadziesiąt lat, o których często gęsto nie pamiętamy, co się tutaj działo, bo różne tutaj zawieruchy dziejowe w tym przeszkodziły w zbieraniu informacji, no dużo się pozmieniało, dużo się zmieniło na lepsze, ale mimo wszystko z sentymentem patrzymy na te czarno-białe niejednokrotnie pocztówki i jakoś chce się to oglądać.